Sybir. Scenariusz. Muzyka. Zdjęcia. W roli Reny Czarskiej Jadwiga Smosarska. W pozostałych rolach realizacja obywatele. Życie za chwilę epizod 1905 roku. W Rosji wybuchła wówczas rewolucja. Wzorem 30 i 63 roku naród nas znowu spróbował zargać okowy niewoli. Podobali mu w tych wysiłkach zorganizowani robotnicy i garść bohaterskich wycierpieli. Wielu z nich zginęło na szubienicach, więzieniach, na Sybirze. Zaburzenia w Rosji trwały jednak krótko. Nie udało nam się wyzwolić. Bezgraniczne jednak poświęcenia ówczesnych wojowników, hartowane dalej w związkach walki czynnej, w organizacjach strzeleckich, w legionach, zdobyły nareszcie w wielkiej wojnie zupełnie niepodległość ojczyzny. Nie dopuścimy do jej zachwiania ani umniejszenia, albowiem słusznie wtedy spadłoby na głowy nasze przekleństwo udęczonej potomności, a sumienia nasze ustążyłaby wina marnowanej ofiary zresztą. Rok 1905. Naród polski, ożywiony nadzieją odzyskania niepodległości, zatargał kajdanami. Budziły wzniesione przez zaborców mury Cytadeli Warszawskiej, na której stokach ginęli najlepsi synowie ojczyzny. Bojownicy o wolność ukrywali się w podziemiach. Planowano nowy zamach. Na Kujawach, z dala od wiru walki, życie płynęło normalnym trybem.
Józef Czarski, Mieczysław Frenkiel. Rena Czarska, Jadwiga Smosarska. Wczoraj dokonano w Warszawie zamachu na generał-gubernatora. Wybuch bomby nie pociągnął za sobą ofiar. Z dotychczasowych dochodzeń wynika, że zamach był dziełem nieuchwytnego Sępa. Ten Sęp to bohater. I ja takim będę. Spełniając waszą prośbę, wyszukałam korepetytora dla Wiesia. Jest to mój kolega uniwersytecki Ryszard Prawdzic, którego polecam bardzo gorąco. Janka Mirska. Ryszard Prawdzic, Adam Brodzisz. Co słychać w Warszawie? Znów macie w głowie jakieś mrzonki? Onegdaj dokonano zamachu. Po licznych aresztowaniach zapanował spokój. A Sęp? Zdaje się, że i tym razem udało mu się wymknąć. Ryszard uczył Wiesia historii nieszczęśliwej ojczyzny. Wieczny wróg prześladuje nas i gnębi. Nawet dzieciom w szkole nie wolno mówić po polsku. A kto się walki z ciemiężcą, ginie w lochach cytadeli lub w mrocznych tajgach Sybiru. Lecz w sercach naszych nigdy nie zamilknie pieśń „Jeszcze Polska nie zginęła”. Pokażę panu zdjęcia naszego domorosłego fotografa.
pięknie pan mówił. Żałujesz, że nie jestem pańską uczennicą. Minęły 2 tygodnie. Nadszedł dzień imienin Reny. Złote serduszko, skoro ludzie tak bardzo panią kochają. Tymczasem w ochronie warszawskiej. Pułkownik żandarmerii Sierow, Bogusław Samborski. W Petersburgu domagają się aresztowania nieuchwytnego Sępa. Wiem, że od tego uzależniony jest pański awans. Zawiadomić naszych, żeby natychmiast wrócili do Warszawy. Thank you.
wyjdziesz za mąż, paniusiu, i Bóg da ci 6 dzieci. Będziesz miała wielkie zmartwienie przez wojskowego. Dużo łez wypłaczesz. Potem wszystko się odmieni i będziesz szczęśliwa. O czym pani myśli? O złowróżbnych słowach cyganki. I o tym, że pan jest taki dziwny i zagadkowy. Dawno już chciałem wyznać, że kocham panią. Jestem szczęśliwa. Powiedz, czy zawsze kochać mnie będziesz? Nadeszła depesza. Trzeba zaraz jechać. Thank you.
Muszę wyjechać natychmiast. Nawet pożegnać się z tobą nie mogę. Ufaj mi, najdroższa. Ryszard. Czarska romansuje z jakimś studencikiem? To żadne romanse, ojcze. Kocham go. Rena postanowiła pojechać do Warszawy, aby od Janki Mirskiej dowiedzieć się czegoś o Ryszardzie. Mirskiej policja. Mam nadzieję, że ją wypuszczą. Czy nie mogłabym tymczasem zamieszkać u pani? Owszem, mam wolny pokój. Agentów, ochrony, bojowcy zachowywali wielką ostrożność.
Dziś w laboratorium hasło SEMP. Laboratorium mieściło się w suterenie domu, w którym zamieszkała Rena. Tędy będzie przejeżdżał. Na skrzyżowaniu ulic rzucimy bombę. Otworzę. Policja. Policja.
prędzej. Chodźmy na górę. Trzeba przeszukać cały dom. Ryszardzie, tyś ranny. O Boże.
że wyjechałem bez pożegnania. Wezwano mnie nagle. Ryszardzie, co to wszystko znaczy? Chcę wiedzieć prawdę. Jestem Semp. Jeżeli znajdą mnie tutaj, będziesz zgubiona. Nie odchodź, nie puszczę cię. Przysięgam, proszę pana generała, że tu nikogo obcego nie było. Tu sam porządny naród mieszka. Że nie ma nikogo. Krew. Że przemocą wdarłem się do twego pokoju. Krzycz. Zwąchaliście mnie, szpicle. Nie bójcie się, nie będę stawiał oporu. Pani pójdzie z nami. Prawdzica zajął się Sierow. Ukochana Reno, muszę wyjechać natychmiast, nawet pożegnać się z tobą nie mogę. Ufaj mi, najdroższa, Ryszard.
Brzydka sprawa, panie Prawdzic, bardzo brzydka. Tylko skrucha i szczere zeznania mogą pana uratować. Odmawiam wszelkich zeznań. Panie Prawdzic, ja niegdyś byłem student, rozumiem młodych. Chcę panu naprawdę pomóc do odzyskania wolności. Proszę mi tylko powiedzieć, gdzie ukrywa się Sęp. Ręczę panu słowem honoru, że o naszej rozmowie nikt się nie dowie. Nie wydobędzie pan ze mnie ani słowa. Potrafię zmusić pana do mówienia, panie Prawdzic. Może wam uda się rozwiązać język panu Prawdzicowi? Proszę mi odpowiedzieć na kilka pytań. Skąd pani zna pana Prawdzica? Przez krótki czas był u nas na wsi. Udzielał lekcji memu bratu. Od tego czasu nie widziałam go. Aż dziś rano znalazł się niespodziewanie w moim pokoju. To wszystko. Więc pani nie wiedziała, że jest rewolucjonistą?
Tak, to list od pana prawdzica. Zakochał się we mnie. W tej chwili badają pana prawdzica. Żal mi go. Sprawa pachnie szubienicą. Uparł się i nie chce powiedzieć prawdy. Pragnę go uwolnić, daję słowo honoru, lecz pani musi mi dopomóc. Niech pani nakłoni go do szczerych zeznań. Czy pan prawdzic nie wspominał pani o sępie? Nie, nigdy. Oboje do Cytadeli. Poddano wyrafinowoturze. Przez 2 doby nie dano jej zasnąć. Tymczasem pułkownik Sierow, mając gotowy plan, bawił się istinno po rosyjsku.
zamęka. Zastosował względem Reny wypróbowaną metodę. Bardzo za jej cenne zeznania. Zeznania? Jakie zeznania? Proszę podpisać protokół, a zwolnię panią natychmiast. Zeznania pani wyjaśniły nam rolę pana prawdzica. Był on tylko narzędziem w rękach Sępa. Czy tak? Sępa? Jakiego Sępa? Nie, nie, to podstęp. Nic nie wiem, nic nie podpiszę.
Wobec braku dowodów Inę René zwolniono. Ryszard zaś został skazany na katorgę. Lista zesłańców: Jan Byliński, Stefan Zapolski, Ryszard Prawdzic. Skoro papiery gotowe, ładować do karetki. Kochany, pójdę za tobą wszędzie. To szaleństwo, ani się waż. Drodze na Sybir. Oh!
Nie mogąc znieść myśli o rozłące z ukochanym, Rena podążała śladem zesłańców. Po długiej wędrówce na jednym z etapów. Niedaleko etapu mieszkał Polak osiedleniec. Spróbuję. Powinno się udać. Nadeszły święta Bożego Narodzenia. U nas w każdym domu palą się teraz choinki. Ludzie łamią się opłatkiem. A my? Dorocznym zwyczajem kupcy miejscowi i polskim zesłańcom ofiarowali świąteczne podarunki. Zesłańca prawdzica, panie poruczniku. Thank you.
Przyjaciele, podzielmy się opłatkiem z myślą o tych, co drodzy są sercom naszym. Czekaj dziś w nocy. Wszystko przygotowane. Przyjaciel. Kto ze mną? Ja za stary nie dojdę. Korzystaj z okazji. My ci pomożemy. Chłopcy, trzeba mu rozkuć kajdany. Dla odwrócenia uwagi zaśpiewajmy. Daj spokój. Niech się bawią. Mają święto. Parę godzin później.
Thank you.
węzłem. Pojechali szerokim traktem przez las. Życia narażać nie będę. Poza granicami Rosji, w drodze ku wolności.
Pamiętajcie, smyki, że dzięki takim zuchom jak wasz ojciec mamy teraz Polskę wolną i niepodległą. Udźwiękowienie telewizyjne przebywania na ziemi.